Ekscelencjo, najdostojniejszy księże biskupie, panie prezydencie, panie przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, młodzieży szkolna, przedstawiciele zakładów pracy, mieszkańcy Siedlec, mieszkańcy ziemi siedleckiej. Wszyscy, którzy się tutaj zgromadzili. Zacząć muszę od podziękowań, bardzo serdecznych podziękowań. Naprawdę trudno mi w tej chwili wyrazić w słowach moją wdzięczność. Wdzięczność dla tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego pięknego, okazałego pomnika. Pomnika człowieka, który dla mnie był nie tylko politykiem, mężem stanu, ale był przede wszystkim bratem, bratem bliźniakiem, człowiekiem najbliższym. Ten moment jest dla mnie wzruszający, tak wzruszający, że aż trudny, ale to moment jednocześnie piękny. To moment, który pokazuje, że próba zniszczenia za życia i zniszczenia po śmierci mojego świętej pamięci brata nie uda się. Nie uda się z całą pewnością, że jego praca dla Polski zostanie doceniona. Zostanie doceniona w pełni, we wszystkich jej wymiarach. Zostanie doceniona praca, ale zostanie doceniona także postawa. Postawa człowieka skromnego, człowieka, który nigdy się nie wynosił, którego nigdy nie ogarnęła pycha mimo różnych sukcesów, który zawsze pozostał człowiekiem solidarności, człowiekiem ludzi pracy, który pozostał zawsze kolegą tych, z którymi współpracował w różnych etapach swojego życia, który nigdy nie próbował powiedzieć nikomu, że już teraz kolegami nie jesteśmy, bo ja jestem ważny, bo jestem prezydentem miasta, ministrem, czy wreszcie prezydentem Polski. Ale może to dobra okazja po temu, by zapytać także, dlaczego właśnie ten skromny, niewynoszący się człowiek został prezydentem Rzeczypospolitej, dlaczego zapisał się na zawsze w polskiej historii. Mówiono tu wiele o jego postawie, o stanowiskach, które zajmował. Tak, można wymienić ich jeszcze więcej. Był przez pierwszym zastępcą przewodniczącego Solidarności, a przez jakiś czas, o czym wspomniano, pełnił funkcję przewodniczącego. Był przewodniczącym dwóch komisji sejmowych i można by znaleźć jeszcze wiele innych funkcji. Ale przede wszystkim mógł osiągać sukcesy, nie będąc przecież w żadnej mierze pupilem establishmentu, a wręcz przeciwnie, będąc jego przeciwnikiem, dlatego, że miał tę cechę, która jest nieczęsta. Potrafił działać. Potrafił działać i potrafił swoje działania przystosowywać do okoliczności. Potrafił być skuteczny. Ja nie lubię tego słowa, bo jest nadużywane, ale w tym wypadku można go użyć. Skuteczny także w okolicznościach bardzo niesprzyjających, gdy w gruncie rzeczy wszystko i prawie wszyscy byli przeciwko niemu. I dlatego szedł, nie starając się o to specjalnie, wycofując się nawet z życia publicznego na kilka lat, ciągle do góry, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Szedł jednocześnie czyniąc dobrze. Oczywiście był, jak każdy z nas człowiekiem, popełniał też błędy, ale chciał dobra ojczyzny i potrafił, podkreślam, potrafił o to dobro zabiegać. Potrafił podnosić upadłe instytucje, potrafił zorganizować miasto, którego administracja była w stanie kompletnego rozkładu,
potrafi uczynić z prokuratury generalnej instytucję, która rzeczywiście walczy z przestępczością, potrafił wykorzystać Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, którego był zwierzchnikiem jako minister stanu. Do tego był przynajmniej, bo to były okoliczności szczególnie niesprzyjające, uzyskać ogromną wiedzę na temat tego, co się rzeczywiście w Polsce dzieje. Wreszcie potrafił budować w roku 80 i 81, później w podziemiu i wreszcie w roku 89 już właśnie jako pierwszy zastępca przewodniczącego Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Solidarność. Związek, któremu pozostał na zawsze wierny. Pozostał na zawsze wierny nie tylko dlatego, że był człowiekiem wiernym z natury, ale także dlatego, że Związek był dla niego instytucją, wielkim ruchem społecznym, który bronił zwykłych ludzi. A mój świętej pamięci brat z tymi zwykłymi ludźmi był naprawdę serdecznie związany. Chciał ich dobra i wiedział, że to dobro ma wymiar zarówno materialny, jak i moralny. Chciał tego dobra w sferze materialnej, chciał tego dobra w sferze moralnej. Chciał, by Polacy byli godnym, silnym narodem. I przeciwstawiał się z całą mocą, także poprzez tak zwaną politykę historyczną, temu wszystkiemu, co służy tak zwanej pedagogice wstydu. Przeciwstawiał się energicznie i skutecznie, budując Muzeum Powstania Warszawskiego, prowadząc właściwą politykę, jeżeli chodzi o odznaczenia państwowe, honorując wielu ludzi, którzy dla Polski się zasłużyli, zarówno tych, którzy żyją czy żyli w czasach jego prezydentury, jak i tych, którzy odeszli już dawno z tej ziemi, których już nie ma wśród nas. I to była polityka przemyślana, polityka zmierzająca do jednego celu, do budowy takiej Polski, która będzie rzeczywiście ojczyzną, rzeczywiście matką wszystkich Polaków. Oburzały go praktyki, oburzały go idee, które służyły zniewoleniu, ale także i te, które służyły podzieleniu Polaków na lepszych i gorszych. I właśnie dlatego patrzył z taką sympatią na tą część Polski, w której jesteśmy, także na Podlasie. Patrzył z sympatią, bo widział tu wielki rezerwuar wartości, ciągle żywych, takich, których nie trzeba odbudowywać, które po prostu są, do których trzeba sięgnąć. I właśnie, czy może także dlatego jestem tak wzruszony i tak wdzięczny za to, że właśnie tu w Siedlcach powstał ten pomnik, ten piękny, okazały pomnik. Jeszcze raz chciałem za to bardzo serdecznie podziękować. Chciałem podziękować Waszej Ekscelencji za mszę, za piękne kazanie. Chciałem podziękować panu przewodniczącemu i wszystkim członkom Społecznego Komitetu za ich wysiłek, wysiłek skuteczny, panu prezydentowi za poparcie wszystkim. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mamy ten dzisiaj smutny dla mnie, ale też piękny dzień. Dziękuję.